Ten przypadek kobiety, która została zabrana przez obcych, jest z pewnością jednym z najbardziej interesujących, a zarazem jednym z najlepiej udokumentowanych. Ta kobieta z Massachusetts doświadczyła wielu uprowadzeń, a jej przypadek jest szeroko badany przez badaczy UFO. Stał się popularny po opublikowaniu bestsellerowej powieści Sprawa Andersona, która ukazała się pod koniec lat 70. XX wieku. Kobieta uczestniczyła w wielu audycjach radiowych i wywiadach telewizyjnych, w których omawiała swoje spotkanie z kosmitami, a nawet rysowała szkice incydentu. Betty Anderson urodziła się 7 stycznia 1937 roku w rodzinie Waino i Ewy Aho. Poszła do szkoły w Westminster i Gardner MA i od dzieci bardzo interesowała się sztuką, która później stała się jej pasją. Betty dwukrotnie wyszła za mąż i urodziła 7 dzieci. Wieczorem 25 stycznia 1967 roku Betty była w domu z 7 dzieci i rodzicami. Około 18:30 była zajęta w kuchni, kiedy światła w domu zaczęły dziwnie migać. Niedługo potem w okno w kuchni uderzył czerwonawy promień światła, a wszystkie światła w domu zgasły. Pociechy przeraziły się tą sceną, a Betty próbowała je uspokoić. Jej ojciec rozejrzał się, by znaleźć źródło tajemniczego rubinowego światła i zobaczył 5 dziwnie wyglądających, humanoidalnych stworzeń, idących prosto w stronę domu. Zanim zdążył zrozumieć sytuację, istoty weszły do domu przez drzwi, co wprawiło całą rodzinę w lęk i potężne przerażenie. Nie wiedzieli tak naprawdę, co się dzieje. Czy to jakiś żart, a może naprawdę dzieje się tu coś złego? Wszystko przypominało film grozy, w którym mroczna postać wchodzi do domu wystraszonych ludzi. Jedno stworzenie w pewnej chwili podeszło do ojca Betty, podczas gdy pozostałe 4 podeszły do niej, a jeden z nich zaczął z nią rozmawiać, z tym, że nie odbywało się to poprzez mowę, a kontakt telepatyczny. Ten, który nawiązał kontakt telepatyczny z Betty, miał około 1,50 m wzrostu, podczas gdy inni byli od niego niżsi. Wszyscy z nich mieli tylko rozcięcia na ustach, 3 palce w jednej ręce i nosili jednoczęściowy garnitur w kolorze niebieskim. Betty była przerażona, ale jednocześnie czuła jakiś tajemniczy spokój, jakby te dziwne istoty emanowały jakąś niezwykłą energią, która wywołuje wspaniały spokój i ukojenie. Cała rodzina miała podobny stan, czuli się trochę jak zahipnotyzowani, otumanieni, niezwykłą energią, która emanowała z tych istot. Następnie zabrano Betty na tajemniczy statek, który kształtem przypominał meduzę. Następnie statek wzbił się w powietrze i połączył ze statkiem matką, gdzie Betty przeszła rozmaite testy i były one wykonywane przez jakieś niezwykłe sprzęty. Później została zabrana do jakiegoś dziwnego miejsca, gdzie odczuwała wiele nieprzyjemnych emocji, co według niej było potężnym doświadczeniem duchowym, jakby wychodziło z niej całe zło i smutek i ukazywało swoją obecność, manifestując się w bardzo przykrych emocjach. Betty niezbyt wiele pamięta z tej nocy, wie natomiast, że o 22:40 była już w domu i przebywała tam cała jej rodzina. Jednak byli oni w dziwnym stanie jakby zamrożenia. Dopiero z czasem okazało się, że zamrożenie to coś, co obcy robią od dawna. I to nie tylko jej rodzicom, ale wróćmy do historii. Betty została w domu kosmitów, którzy obserwowali jej zamrożoną rodzinę. W pewnej chwili nagle jej rodzina wyszła ze stanu zamrożenia, choć dalej mieli puste oczy, jakby nie wiedzieli, gdzie są i gdzie się znajdują. Wtedy właśnie ruszyli bardzo szybko do swoich pokojów i położyli się spać. I wtedy też kosmici po prostu zniknęli. To jednak nie wszystko. Betty zapomniała te wydarzenia i inne, o wiele mroczniejsze. Dopiero pod wpływem terapii przypomniała sobie, jak obcy wiele razy zabierali ją do swojego świata. Betty powiedziała w niektórych wywiadach, że te stworzenia bardzo kojarzyły jej się z aniołami albo jakimiś przewodnikami duchowymi, gdyż ich energia dobra i spokoju była niezwykła. Jednak z czasem zaczęła rozumieć, że to nie musiały być anioły, a obcy. Sprawa zaczęła się wyjaśniać w 1975 roku, kiedy dr Allen Hynek zamieścił ogłoszenie w gazecie, aby dowiedzieć się więcej o doświadczeniach ludzi zabranych przez UFO i poprosił o pomoc takie osoby, by opowiedziały o tym, co doświadczyły. Betty odpowiedziała na jego ogłoszenie, wysyłając list, ale został on odrzucony ze względu na nietypowe szczegóły, które wydały się doktorowi zbyt dziwne i mało prawdopodobne. Dopiero w 1977 roku jej przypadek został dokładnie zbadany przez ekspertów, w tym fizyka, inżyniera elektronika, inżyniera lotnictwa, specjalistę od telekomunikacji i badacza UFO.
Jej przypadek został po raz pierwszy zbadany przez Julesa Weiland-Carta, badacza UFO w 1977 roku. Powiedział: to, co najbardziej zdumiewało mnie w Betty, to jej umiejętność rysowania, dzięki której ukazuje swoje niepokojące doświadczenia. Szczegóły statku kosmicznego i istot, które narysowała w stanie hipnozy, były takie, że naprawdę uwierzyłem, że jest w tym coś. Warto wspomnieć, że pod wpływem hipnozy kobieta mówiła nawet językiem obcych cywilizacji. Cała obserwacja i wywiady z kobietą trwały przez 12 miesięcy, podczas których ona i jej córka przeszły sesję hipnozy, testy na wykrywaczu kłamstw i wywiad psychiatryczny. Pisarka i badaczka UFO, Raymond F. Fowler, napisała 5 książek o swoich doświadczeniach z UFO, w tym słynną serię The Anderson Affair, gdzie opisała przypadek Betty. Podczas jednej ze swoich sesji regresji hipnotycznych Betty przypomniała sobie jedno z wczesnych uprowadzeń, które przydarzyło jej się w dzieciństwie. Miało to miejsce w 1950 roku, kiedy jak zwykle została zabrana z domu na statek kosmiczny, ale tym razem statek leciał w kierunku Bałtyku. Była przerażona, że statek wpadnie do wody i zatonie razem z nią, ale kiedy statek zanurzył się w wodzie, stało się coś dziwnego. Pojawił się jakiś tajemniczy tunel. Betty widziała wszystko pod wodą, ponieważ miejsce to było wypełnione silnym światłem. To, co powiedziała później pod hipnozą, jest tak dziwaczne i niepokojące, że naprawdę przeraża. Widziała ludzi ze wszystkich epok o różnych kolorach skóry. Były tam też zwierzęta, naprawdę było ich ogrom. Wszyscy byli jak zamrożeni, zahibernowani w szklanym pojemniku. Betty nazwała to wszystko prawdziwym muzeum czasu. Zanieczyszczenie Odry. Wypełniła się przepowiednia Baby Wangi. Link do nagrania w opisie. Jeden z badaczy napisał, że kiedy słuchał jednego z nagrań z sesji regresji, jego umysł był wykończony, ponieważ trudno mu było w to uwierzyć. Badacz wyznał: zimny chłód przebiegł przez moje ciało, gdy Betty opisywała ludzi i zwierzęta zamknięte w szklanych boksach w lodowej jaskini. Zanieczyszczenie Odry. Wypełniła się przepowiednia Baby Wangi. Link do nagrania w opisie.